Ciasto, chyba wszystko. Okay. Odcinku właśnie 3-2. W dzisiejszym odcinku wrócę do rozpadowego postoju. Mówię aktualizacji, a także lepsze podstawowe składy. Najpierw zajmę się poza rozkładowym stoją, że oczywiście nie wiem, trzeba się odpowiednio przygotować. Z pewnością wiecie, poza rozkładowy postój nie jest tak łatwy jak atak na poziom. Atak na poziom, no, mógł się trochę zmienić i być nieco trudniejszy. Ale dobra, czy nie mam? No to lecimy. Pamiętajcie też, taka mała wskazówka, zwłaszcza dla nowych graczy, że jeżeli walczymy z silniejszym przeciwnikiem bądź z piłkoma, warto stosować tą taktykę, którą prezentuję, czyli tutaj strzał, 2-3 kroki do tyłu i strzał. Żeby tam go miał zostać na końcu zabity, ale nie wygrał. Dobra, on uciekł, szkoda. Zobaczmy, co mamy w skrzyniach. Dobra, granit też może być, choć mam tego już sporo. Dobra,
caras pra defender as carinhas. Zalepšili vás tak. Na pár. Kolejne ulepszenia. Muszę być 4 godziny. 2 godziny. Sporo. Widzicie, trochę sobie nie narobiłem. Jeszcze grubo przed aktualizacją. Jeszcze w chwili w lasie nie zastanawiałem się. Póki mi tyle tego, no ale... Doświadczenie robi swoje. Wolę mieć zawsze. Zawsze pewne zasoby w dużych ilościach. Thank you.
Płytek to jeszcze się narobi. One tu mam. Mogę szaleć. Wiadomo, że to każdego. A to też zbierać plany i odpalać, bo lepiej tak już nie bronić. A propos bronić na tego LBA. Jako, że należy do tych starych graczy, mam posiadanie trochę broni, niektóre to pamiętają pierwsze dni, kiedy się tam bierze tej gry. Ostatnio trochę SV model 2 zbierało mi się. Sejfu, a propos sejfu, jak mi się trafi, to na pewno będzie odcinek z tego. No, tam jest chyba co po aktualizacji można sejf RL paść. Sądząc, no, po tym jak się dropy w lokalizacjach zmieniły, a także po zero samochodowym postoju. Coś czuję, że nagrody w sejfach również będą okazały i warte swej ceny. Także na dziś to będzie wszystko. Trzymajcie się, cześć, do następnego.